Ale mnie cycki widać. Przytyłem, widzowie. Elo, widzowie, znowu z Natalciem nagrywamy odcinek. Ja się nawet nie muszę widać. No, ona już się nie musi nawet witać. Wszystkie rzeczy, bo to jest w sumie, to jest słodyczy ze skrami, nie? Ja jestem ogólnie najbardziej ciekaw tego smaku. To się nazywa chabanero chipsy jakieś, nie? Ogólnie chabanero, możesz powiedzieć. Widzowie, ogólnie się ulałem bardzo i koledzy z klasy się śmieją, że mam bardzo duże cycki i jestem ciemny. A czemu się ze mnie śmieją? Bo jesteś gruby. No właśnie, ona mnie nazywa ulaną kur... Cześć, miałem schudnąć do 18, ja przytyłem. No bo lubię kepsy. Miałem się przebrać. Pozdro Bangla Kebab. Ogólnie dużo rzeczy jest, wszystkie rzeczy fajnie zmontuję wam, żebyście odlecieli w kosmos. Na razie nie. Ja bym zaczął, jak prawdziwy facet, ja bym zaczął od piwa. Ja bym zaczął od piwa, zajebiste piwo. Będziecie mieli nazwę i będzie screen. Jakie to jest piwo? Imbirowe. Imbirowe, a ja imbiru nie lubię. Ja imbiru nienawidzę. Ja u ciebie piję herbatę imbirową. Była herbata pomarańczowa. Udawałem, że lubię, a tak naprawdę nie lubiłem. Ale piłem więcej razy niż raz. No piłem, ale nie spakowałem. Aha, trudno. Ole, poleciało, widziałaś to? Tak. Ładnie pachnie. Kozacko. E! Kola. Dawaj, ja chcę pierwszy. Ole. Niekoniecznie dobre. Dziwny, nie jest zły. Niech ktoś w komentarzu napisze dany produkt i napisze, jak oceniamy go, w skali 0 na 10. A ja wam szybny komentarz, jak ktoś trafi. Ale co ty mów, oni napiszą, po co masz? Nie, to niech oni zgadują, jak ja myślę. Jeść, a to, co to? 3 złote. Taki, jakiś dla ryb, fisz, kur... Nie, ryb. To jest KitKat zielony. A taki mały? Break, ktoś przerwa. Ja za niego 3 złote płaciłem. Ty głupia jesteś. Dobra, to ja go otworam. Otwieram KitKata. A to jest o smaku zielonej herbaty KitKat. Akurat na nas dwóch. O, ale gówno. Co ja zamówiłem? Ja myślałem, że to fajny odcinek będzie. Widzowie, 100 zł wydałem. Nie woda. Nie, wszystko, ale wody. Zadliwe jest tak jak plastelina. Jadłeś plasteliny kiedyś? Nie, ale taka w odczuciu. Wiesz co, ja tym piwkiem popiję. To? A, to też jest zielona herbatą. Oj, wszystkie nazwy będziecie mieli chyba. Nie, nie będzie. Nie, no będą. Nie kłam. Staram się, widzowie, nad montażem. Będę... On tylko wystarczy skopiować i wkleić. Będę siedział, ładnie wam to zrobię. Nawet linki mam dał. I zostawcie słuchawkę w górę, to będzie kolejny odcinek z Natalcią. Dam linki w opis? Dam linki w opis, opis w linki, no wszystko dam. Ło, to wygląda jakieś sushi. To się nazywa, nie, widzowie. Sushi, co jakieś takie pianie. Coconut Panda Mochi. Nie wiem, moki, co to. Moki. Ej, kozak to wygląda. Będą wiedzieć, co jest moki. Jak będzie 100, albo 200, albo ponad 100, albo 100. To nagramy z Natalcią jeszcze jeden taki odcinek. I też może ze słodyczem świata. Ej, nie wiem, czy to otworzę, spróbuj ty. No czemu ja mam to umieć otworzyć? Bo ja nie umiem. To tutaj nożyczki. Nie, nie otworzę tego. Tam nożyczki. Jest, tam jest nożyk. To wstań. Marynarzyk. 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 I chuj. Wiadomo. Ja zawsze przegrywam. O nie, to wygląda jak jakaś galareta w jakimś proszku. Tak to wygląda. Galareta. Dobra, robimy test. Jak mam mieć? Nie wiem, dlaczego mamy to porównać. To jest takie bezsmakowe. Co, już nie? Nie. Ej, widzowie, wydałem 100 na nią. Ona w ogóle nic nie je. Może być, smakuje jak pianka. No. Nie wiem, dlaczego to porównać. Na razie ogólnie widzę, że takie słabe smaki są. Znaczy, nie podchodzi mi. Otworzymy teraz te chrupki. Hanami się nazywają. One są z krewetek. Ale ja na promocji. O, jaki je. O, fuj. Ryba. A nie, wiesz, co tak śmierdzi? Ryba. Ser spod napleta. Serio, jak nie umiesz tak sorry, widzowie, taka jest prawda. Tak, ch**wią. Rybą pachnie. Ale smród niesamowity, mama pomyśli, że go nie miałem przez tydzień. Jak to będzie? No ten posmak jest się dobry, ale ten zapach jest śmierdzący. Nie, ty lubisz, co nie? Aha, dla ciebie to normalne. Dobre, krótki. To kimchi, teraz kimchi, pokaż dla widza, jak to wygląda. Takie gubienko, to są te, co tak jedzą ryż. Dobre to jest w ogóle? Stój. Uuu. Śmierdzi? O fuj, to pachnie jak jakieś rośliny. Nie wiem tego samego. Co ty, jak opłatek to łamiesz? Ej, chusteczkę chcę. A co się stało? Dobra? Nie, no nie żartuj. Daj mi chusteczkę, bo się zżygał. No daj chusteczkę. Czemu to smakuje rybą? No bo to jest ryba. O kurwa. Nie, więcej takiego odcinka nie robię. Nie jest złe jakieś bardzo, tylko nie, ten zapach śmierdzi. No jest zjadliwy, ale bardzo mogu. Same chusteczki dzisiaj. Mogu jest o smaku pomarańczowym. No nie, no co za odcinek, myślę, że dobry będzie. Dobra, testujemy mogu. No ogólnie nie przypadam, że to tak pomarańczowym smakiem, ale jest spoko. No to ja też wypiję. Ale ja nie lubię kulek. Jest okej. Okay. Dobra. Testujemy. Jak? Na aplikacji? Nie, ogólnie. No to sobie weź jakąś.
Takie... Ja mam takie jasne, ona ma jakieś takie różowe. Dobra. Dajesz śmierć. Ja mam giga dobre. Mi smakowało. No to tylko po jednym sobie zjedliśmy. To daj jeszcze jedno. Albo pół, no. Jednak nie wiedziałem, że tu jest. To jest kawa. Kawa? Niedobra, myślałem, że gówno. To jednak nie są wszystkie dobre. Nie wiem, myślałem, że dobre będzie. Otwieramy teraz... Nie, chciałem coś dobrego spróbować. Maltesers, jakiś batonik. To są, one są wszędzie. Dobra, to podoba? To jest chyba z orzechami, nie? No, dobra. Jak słodkie, to dobre. Mi smakuje. Tak. No giga słodka, ale dobre. To są na koniec zostawię. Może też mi ci. One są, będą ostre, ale ja... Jak nie, jak nie zjem, to na live będziemy jeździć z wami. A to są nachosy takie. Mhm. Ładny zapach. Podoba mi się. O Boże, jakie mocne. Nie czuję tego, ale zobaczę. Pierwszy test. Czekaj, razem, nie mów nic. Wow. Palą? No. To ja chyba nie chcę. Pieką. Czujesz? No. A. Pokemon był takim małym. Na live, no to zjemy na live, nie zjem tego normalnie. Ostrzejdzielić ta zupka, czy nie? No, zjem się innego, no nie wiem. Nie wiem, ostry, ale da się przeżyć. Czuję po języku pól. Taki chuj silnek, nie spodziewałem się, myślałem, że to będzie dobre. Do tego pali, ci... wziąłem taki mały kawałek, a pali mnie pogarda już. Dobra, czekolada nam została, to też będzie dobre pewnie. Tak, ona jest specjalnie na polepszenie dnia. No, ona będzie pewnie git. Giga fajna, bo jest taka miękka. No tak, dlatego... Fajna, puszysta. No, mhm. Dada odcinek w czekoladzie. Ale chipsy są f*** dobre. Dobre są. Nie są dobre. Zostawiam dobry posmak, tylko są strasznie ostre. Strasznie ostre, ale to było niedobre. Koksa czekolada jest. Lizak jest dla ciebie. No i Lizaka próbuje o smaku chili mango. Czekolada jest bardzo dobra. Lizak o smaku chili mango, widzowie. Ostatnia rzecz. Ale, ci... ale śmierdzi, ja f***. No nie z chili. Mango z chili. Powodzenia. Nie gryź. Chipsy ostrzejte. Nie. Liza nie chce. No Liza. Nie lubię tego. Nie, niedobry. No chuj te rzeczy. Szczerze? Miały być dziwne. Szczerze? Żałuję trochę, że tyle wydałem na te rzeczy. Te rzeczy są koza, to są strasznie ostre. Ale to nie chodziło nawet o to, tylko chodzi o to, że trochę żałuję tego, bo myślałem, że to będą lepsze rzeczy na odcinek. No znaczy są spoko, fajne. Jakbym miał oceniać, to może trzy rzeczy były dobre, nie? No ten Lizak też jest dobry. No, nie jest bardzo ostry, ale jest taki dziwny. Dobra, napiszcie wiesz, sobie. Ja widziałam testy tego Lizaka, to ludzie po prostu rzekali po nim. No nie, aż tak, że nie jest, chyba że a do tego, że... nie oglądałam, a wzięłam specjalnie duże, bo jeszcze były mniejsze. Generalnie... 10 na 10. Ciężko stwierdzić, no to kilka rzeczy. O, fuj, sedoczku. Kilka rzeczy ogólnie było spoko, większość była niedobra. Piwo było niezłe, mogło jest trochę dziwne, ale dobre, czekolada biała jest kozak, to czerwone jest gdzieś niezajebiste. O. Fasolki są dobre, tylko nie wszystkie smaki są mogę dobre. Mogę go wrzucić? Dobra, sam wrzucę. Ja nie skończyłam, kipski chorobowe są dobre. Ogólnie średnio. Zostawcie sub, like. No, mi też. No.